Takich dziwnych rzeczy w tym Sejmie to jest dużo. Na przykład dostaliśmy tablety. To jest temat, który też poruszyłem na Twitterze. Każdy poseł dostał taką torbę. W torbie jest tablet. Wam pokażę. O, pokrowiec na tablet. Tablet w pudełku. I głupoodporna instrukcja. Instrukcja jest głupoodporna, tak żeby każdy zrozumiał instrukcję, która zresztą dotyczy tego, w jaki sposób mieć włączone te dwuetapowe uwierzytelnianie, to znaczy te jednorazowe kody, żeby się zalogować na pocztę. I każdy poseł dostał taki pakiet. I następnie posłowie byli kierowani do takiego stolika, do którego była ustawiona długa kolejka posłów i tam trzeba było ten tablet aktywować. No bo wiadomo, że jak się ma tablet nieaktywowany, no to potem się z niego nie da korzystać. No i posłowie w tej kolejce, to w zależności od dnia, stali pół godziny, godzinę czasem, bo to bardzo długa była ta kolejka, i tam im aktywowali tablet. Aktywacja tabletu polega na tym, że była zdejmowana taki, nie wiem, papier ochronny z ekranu, żeby komuś przypadkiem się nie uszkodził ten tablet. Tablet był wyjmowany z pudełka, wpisywało się do tego tabletu hasło, następnie się wpisywało hasło do poczty, można było sobie jeszcze tutaj te dwuetapowe uwierzytelnianie i tablet działa. Tak. Tylko po co stać godzinę? W sensie, jak wykluczonym cyfrowo trzeba być, żeby ktoś mu tablet aktywował? No normalny człowiek wyjmuje sobie tablet, ustawia wszystkie hasła, ma dostęp do poczty i jakoś to działa. Okazuje się, że nasi posłowie są na tyle wykluczeni cyfrowo, że Kancelaria Sejmu musiała im zorganizować ludzi, którzy będą im ten tablet aktywować. No i napisałem takiego tweeta, że trochę to bez sensu, że tam bardzo ważni ludzie zmarnują czas w tej kolejce i dziwię się, że sami nie chcą sobie włączyć tabletu, tylko potrzebują pracownika, który im ten tablet włączy. I wtedy okazało się, że posłowie nie tylko nie są wdzięczni, że ktoś ich ostrzegł, żeby tego czasu nie marnowali, bo tam po tym moim tweecie kolejka się jeszcze dłuższa zrobiła, widocznie ludzie się dowiedzieli, że tam można iść aktywować ten tablet, to jeszcze zaczęli mnie obrażać i tłumaczyć mi, że to ja się nie znam i że to tak musi być. W sensie zamiast wyciągnąć z tego jakąś lekcję, że coś można zrobić samemu w jakiś sposób, to zaczęli mnie atakować, że wcale się nie da tak, jak ja twierdzę, że się da. Mamy na przykład pana ministra cyfryzacji Cieszyńskiego, który napisał tak, że żeby było bezpieczniej, pracownicy Biura Informatyki Sejmu muszą zatwierdzić każde nowe urządzenie. Cieszę się, że mogłem pomóc. No co jest nieprawdą, bo nie widziałem na oczy tam żadnego pracownika Sejmu i moje urządzenie działa i jest aktywowane. Wtedy Przemek Wipler się włączył w tą dyskusję i też próbował ministrowi Cieszyńskiemu wytłumaczyć, że to nieprawda, bo jego tablet też działa. Na co Cieszyński znowu. Pomyliłeś włączenie i aktywację iPada poprzez ustawienie kodu z aktywacją dostępu do poczty sejmowej, do której potrzebne jest potwierdzenie urządzenia przez administratora. No ja nie wiem, kto tam potwierdza te urządzenia, ale znowu, ja nie byłem przy stoliku aktywacji tabletów, a moja poczta działa. Mam tam już dużo spamu, różni ludzie mi tam jakiś spam wysyłają, Kancelaria Sejmu też mi tam spam wysyła, więc moja poczta działa i żadnego konta nigdzie aktywować nie musiałem. Włączył się nawet poseł Gramatyka, zdaje się, od Hołowni, który już tak agresywnie napisał. Bzdura! Pracownicy uruchamiają pocztę, która jest skojarzona z urządzeniem. Nie kłam! No i problem jest znowu taki, że moja poczta działa, a nie aktywowałem tableta, więc wbrew temu, co tam twierdzi poseł Gramatyka, czy minister Cieszyński, można sobie samemu aktywować tablet, pewnie w pokrowiec samemu też można sobie ten tablet włożyć i nie trzeba mieć do tego osobnych pracowników Kancelarii Sejmu. I żeby było jasne, ja to nie krytykuję pracowników Kancelarii Sejmu, że pomagają posłom, bo widocznie nauczeni są doświadczeniem, że posłowie sami sobie nie radzą, tylko krytykuję posłów, że sobie w tak prostych sprawach nie radzą, bo wydaje się, że mogliby się tego nauczyć.